Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Dominik i dzisiaj pokażę Wam, jak obsługiwać lodową rozwijkę Express Class 460. Zanim uruchomimy, zacznijmy tutaj. Musimy, zanim ruszymy, tak jak tu w przypadku, z lotniska Gatwick Airport do dworca London Victoria, otwieramy najpierw to. Odsłaniamy rolety i żeby uruchomić, najpierw musimy przytrzymać ten guzik. Właśnie, i uruchomiły się nam urządzenia. Nie, jakiś pociąg tego jedną. Teraz uruchamiamy pociąg. Klikamy najpierw klucz, potem ustawiamy na N. Potem uruchomi się nam ATS. Klikamy go, czyli AWF. Odklikamy to. Dobra, i co najpierw zrobię? Najpierw logujemy się, wpisujemy cokolwiek, jakąś cyfrę. Nie akceptujemy. Tu nam wyświetla się, że jakieś, nie wiem, a tu hamulce. Więc dobra, zanim ruszymy, to najpierw trzeba tu odblokowywać. To trzeba tu odblokować. I klikamy tu wszystko. No czy nie, to tylko ty. Doda się. Tutaj właśnie nam miga, że już właśnie od kliknięcia tego guzika odblokowuje się właśnie, przestaje działać wtedy AWS, czyli że jak jedzie się, to nie miga, tylko automatycznie się wyłącza, nie będzie blokady. Ups, jeszcze tu. Proszę bardzo, i mam komunikat, że odizolowaliśmy te urządzenia. Więc dobra, zanim ruszymy, musimy ustawić. Więc tutaj musimy taki jakiś radio, chyba coś w tym stylu, ustawić numer. Ups. Czekajcie. Najpierw zacznijmy od. Więc musimy radio, chociaż nie wiem, bo tutaj są w dwóch modelach, w dwóch misjach różnie. Muszę spróbuję jakoś. Rejestracja kodu to będzie 1. Tutaj się loguje jakby numer maszynisty. Dobra, już mamy zaakceptowany. Teraz ruszmy na stację. Przestawiamy przyłącznik na F i możemy ruszyć. A jeśli chcecie uruchomić klaksa zamiast tym guzikiem, klikacie spację. Ruszamy na stację Gatwick Airport. Dobra, tu właśnie na Gatwick Airport, na peronie drugim, zatrzyma się pociąg Gatwick Express. Aż to stop, stop. Zapomniałem. Jeszcze przed jazdem trzeba uruchomić światło na dzień. No, to tylko w przypadku, jeśli nie idziemy w nocy. To wczesny rano. Chcemy zahamować pociąg tu przed stacją, klikamy klawisz D. Tylko powtarzam, podczas hamowania nie można tak 100%, ponieważ będzie hamowanie awaryjne, to odejmuje punkt. I właśnie, jeśli zatrzymamy się na stacji, najpierw musimy ustawić numer.
klikamy tu F2 na panel i wpisujemy numer taki, jaki mamy tu na rozkładzie. Tu w przypadku będzie 0092. Klikamy F2 i otwieramy drzwi. Klikamy to i literę T. Ale Bóg wyszedł. I tutaj pokazuje się nam komunikat w języku angielskim. Dobra, jeśli będziecie chcieli zamknąć drzwi, trzeba kliknąć ten guzik. Jednak niestety nie pokażę, bo tu mam rozkład i że 19:14, chociaż nie pokażę go co odcinek. Więc tym akcentem kończymy ten poradnik. Jeśli wam spodobało się, możecie dać łapkę w górę, subskrybować komentarz. Więc dzięki za uwagę, a teraz kończę, bo za chwilę jadę do Londynu Victoria, więc do zobaczenia i cześć.